Gotuj z Gacjanem, z Gacjanem, z Gacjanem. Gotowania wielkim fanem, gotowania wielkim fanem. Obiadek, obiadek ugotować trzeba, obiadek, obiadek ugotować trzeba. Cześć, witam was, to jestem ja, Gracjan. A dzisiaj zrobię pierogi z kapustą i z grzybami. Sprawa jest taka, że można by było oczywiście pójść do lasu, nazbierać tych grzybów, później pójść na targ, kupić głowę kapusty, poszatkować ją i z tego zrobić nadzienie na pierogi z grzybami i z kapustą, ale właśnie, po co marnować czas? Bo czas, wiadomo, czas to pieniądz, a pieniądz to czas. A można pójść na łatwiznę i po prostu pójść do sklepu i w sklepie kupić takie oto pierogi, już gotowe, w woreczku, mrożone, zafoliowane, eleganckie. Tutaj są tradycyjnie, ręcznie robione, fajne pierogi zrobione i będzie mi potrzebna tylko właśnie gotowana woda w tym oto garnku. Zagotuję wodę, a następnie do wrzącej wody wrzucę właśnie te pierogi z kapustą i z grzybami. Wrzucę, ugotuję, a potem tylko poleję smalcem ze skwarkami i danie gotowe. Pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami bardzo fajne i smaczne są. Pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami bardzo super i pyszne są. O tak, przystępuję więc teraz do gotowania wody. Więc do garnka nalewam wodę. Biorę wodę, nalewam elegancko i będę gotować wodę. O, gdzieś tyle wody, elegancko jest i daję na kuchenkę, włączam, no i woda się będzie gotować. Można ją troszeczkę posolić jeszcze, no i poczekamy, aż zacznie woda bulgotać. Pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami będą już zaraz ugotowane, będą ugotowane na obiad albo na kolację lub nawet na śniadanie. O tak, tutaj mam taką sól himalajską, biorę troszeczkę tej soli, wsypuję, o, i woda już się prawie gotuje. Zaraz będę wrzucać pierogi do wody. I będzie już niedługo danie gotowe. Tenże dzięki takim pierogom właśnie w woreczku mrożonym oszczędność czasu jest po prostu kosmiczna, kolosalna. Można mnóstwo czasu zaoszczędzić. Więc biorę, odmykam folię. O. I teraz zaraz będę wrzucać. O, proszę się popatrzeć, jak pięknie ulepione, jakie wspaniałe, piękne pierożki zrobione, pyszne. Teraz będę je gotować. Już jeszcze troszeczkę i już woda będzie ugotowana. La 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 la. Pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami bardzo smaczne na obiad, śniadanie i kolację i na każdą inną okazję. Doskonałe pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami. Pyszne, pyszne i smaczne, fajne są. O tak. Woda już wrze, więc do takiej wrzącej wody wrzucam pierogi.
Okej. I niech się dalej gotują. Pierogi pyszne są. I oczywiście troszeczkę trzeba je zamieszać. O. I niech się gotują. I oczywiście trzeba je trochę jeszcze po wrzuceniu zamieszać. O. I niech się pięknie gotują. Pierogi, pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami. Pyszne, pyszne, pyszne. To jest danie przepyszne. I już są one ugotowane. Więc teraz będę je wyciągał na talerz. Tutaj już palnik można wyłączyć. Pokrywkę zdjąć. Biorę talerz i będę je wyciągać na ten oto talerz. Więc danie już mam prawie zrobione, ugotowane. Teraz tylko właśnie biorę taki oto cedzak i wyciągam z garnka pierogi, wyciągam na talerz. I proszę się popatrzeć, jakie wspaniałości, jakie pyszności są doskonałe, przepyszne pierogi. Są już ugotowane, gotowe, doskonałe do jedzenia. Pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami, bardzo fajne i pyszne są. Pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami, doskonałe, pyszne są. La la la, la la la, la 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 la. Pierogi, pierogi z kapustą i z grzybami, pyszne, smaczne, doskonałe są. Przepyszne. A teraz będę właśnie kosztować, jak one smakują. Pierogi, pierogi są już na stole do jedzenia gotowe. Jeszcze tylko wezmę smalec ze skwarkami. O! I tutaj tak lekko z góry je poleję tym smalcem ze skwarkami. La 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 la. Pyszne, pyszne, pyszne są. Doskonałe pierogi, pierogi. Pyszne są. Proszę się popatrzeć, jak one sensacyjnie, rewelacyjnie, kosmicznie, wprost przepysznie wyglądają. I nic, tylko trzeba po prostu skosztować, jak one smakują. Jeszcze troszeczkę soli, soli, pieprzu. O, troszkę pieprzu, troszkę soli i będziemy kosztować. Soli, soli, więcej soli, jeszcze soli, 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 soli. I teraz biorę, o, tu jest widać, ile tu jest tej kapusty, ile tu jest tych grzybów. No pewnie, że pyszne. No, po prostu przepyszne. O. I tu jest i kapusta, i grzyby. Przepyszne, pożywne danie. Szybko zrobione, błyskawicznie. I jest ono przepyszne. Tenże wszystkim polecam właśnie takie pierogi z kapustą i z grzybami. O, tutaj
Widać jaki duży kawałek grzyba. No przepyszne. Pierogi, 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 pierogi z kapustą i z grzybami. Pyszne, pyszne, są doskonałe. O! Po prostu mają bardzo fajny smak. Bardzo dobrze smakują. I są pożywne. Także pozdrawiam wszystkich. I na razie, cześć, do następnego razu, a ja jeszcze dalej sobie będę jadł te pierogi. Jako, że jest ich bardzo dużo na talerzu, to sobie jeszcze zostawię trochę na kolację, albo na jakąś inną okazję i będę sobie je odgrzewać. Albo tak na zimno sobie je zjem. Tęże. Bardzo fajne danie. I na razie cześć. A, ale dobry. Więc do garnka teraz, jeszcze raz. Pierogi, pierogi, ach pierogi, pyszne są, gotują się. O, trochę za mocno się gotują. Ajajaj. Trochę za mocno się gotują. Trzeba zmniejszyć. Jeszcze raz. Więc pierogi już są gotowe do kosztowania. Jeszcze tylko właśnie wezmę ten smalec ze skwarkami i poleję nim właśnie. Ojejku, gdzie mi to leci tutaj? Jeszcze raz, bo to tak nie może być. To będzie do wpadek z Gracjanem. No, poleciało mi wieczko na to. Jeszcze raz. Jeszcze raz.